Cześć Ewa, witam cię serdecznie. No cześć Szymon, dzień dobry wszystkim. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, minęło parę lat od ostatniego kontaktu. No tak, to prawda, trochę czasu minęło. Przedstawię tutaj wszystkim Ewę Lemkę. Ewa ukończyła Akademię Fotooko i ostatni nasz kontakt, ostatni nasz wywiad, ostatnie nasze spotkanie miało miejsce w 2017 roku. Ewa wykonała pracę dyplomową, obroniła się, wyszła z ciężkiej choroby. Powiedz mi Ewa, co się działo u ciebie od tamtego czasu, bo gdy ostatnim razem przesyłałaś zdjęcia na spotkania online, fotografowałaś produkty, fotografowałaś kulinaria, fotografowałaś do banku zdjęć. Jak teraz u ciebie wygląda fotografia? Od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło u mnie i tak jak mówisz, to prawda, zaczynałam fotografią kulinarną, bo koniecznie chciałam się dostać do banku zdjęć i powiem szczerze, że to mi bardzo dużo dało. Jeżeli chodzi o światło, o kompozycję, miałam po prostu na czym trenować na kulinariach. Pierwsze zlecenie takie płatne, jakie dostałam, to było przez moją koleżankę, bo ona mnie poprosiła i zapytała mnie, czy mogłabym sfotografować jej koleżankę z pracy wraz z mężem i z dzieckiem. I ja tak bardzo niechętnie, nie? Mówię, że ja nigdy z ludźmi nie miałam do czynienia, że to nie moja bajka, że ja się w tym na pewno nie sprawdzę. Już tak od razu zakładam z góry, że nic z tego nie będzie, ale ona mnie tak prosiła, mówi, no weź, mówię, ja jej obiecałam. Ja mówię, no dobra, ona mogła się zgodziła. No i oni przyszli do mnie tutaj na sesję, to była młoda rodzina z małym dzieckiem, ten mały miał wtedy chyba 2 latka i im chodziło głównie o zdjęcia takie rodzinne, jak oni w trójkę razem są. To była sesja studyjna. Ja mam studio u siebie w domu. Zakupiłam do tego czarne tło, bo fotografowałam na początku wszystko na czarnym tle. I rozstawiłam, rozwiesiłam to tło. Miałam, pamiętam, wtedy jedną lampę z softboxem. To był chyba ten softbox 70x100. No zaczęłam działać, nie? Rozstawiałam ten sprzęt, zaprosiłam ich do siebie, żeśmy chwilę porozmawiali. Ja się dokładnie dopytałam, o co im chodzi, jakie oni by chcieli ujęcia. Oni mówią, że takie klasyczne, na czarnym tle, że oni będą zadowoleni i tak dalej. Ja mówię, no nie ma sprawy. No i zrobiłam im te zdjęcia i zawołałam, żeby pokazać ten mój produkt, który wykonałam, tak jak to wyszło. No i oni byli zachwyceni. Byli zachwyceni, zobaczyli te zdjęcia, oczywiście dokupili. No ja się bardzo cieszyłam, bo to była taka moja pierwsza płatna sesja. I mówię, no jak oni tak się cieszą, no chyba nie jest tak źle ze mną. No i od tamtej pory zaczęło się. Właśnie ta babeczka, co była u mnie, przysłała do mnie swoją szwagierkę. Szwagierka przyszła z całą rodziną, 4-osobową. I tak samo fotografowałam na czarnym tle, także od tego czarnego tła zaczynałam i taki mam do niego sentyment do tej pory. Następnie tej szwagierki przyszła jeszcze ciotka, później przyszła jeszcze jedna kuzynka i to takie zrobiło się szeptany marketing, jak ja to mówię, że oni po prostu mnie dalej między sobą polecali. I ja praktycznie ostatnie zlecenie, jeżeli o tą rodzinę chodzi, to miałam w zeszłym roku w październiku i fotografowałam seniorów, rodziców tej babeczki, co była u mnie tutaj na samym początku. Oni mieli jakiś tam jubileusz ślubny, chyba to było 50-lecie pożycia małżeńskiego i właśnie ona wtedy wykupiła u mnie sesję, voucher na sesję dla rodziców. I tą sesję myśmy robili, przechadza rodzina, myśmy robili tą sesję, ale robiliśmy ją w pięknym parku. I to już było tak jesień, koniec jesieni, bo tak też ciężko było zgrać te wszystkie terminy, żeby do wszystkich osób się dopasować, prawda? No i tą sesję zrobiłam, oczywiście przyszli po zdjęcia, zabrali, bardzo zadowoleni, także ja cały czas staram się mieć kontakt z tymi ludźmi, z którymi pracuję, z którymi współpracuję. I to jednak wraca to dobro i jednak się coś dzieje i o ten kontakt trzeba zawsze dbać i trzeba go podtrzymywać. Także od tego się zaczęło, od tej jednej rodziny. Później zaczęły się takie różne zapytania. Ktoś chciał zdjęcie ciążową, to ktoś chciał na przykład sportową. Ja nie jestem fotografem sportowym, nigdy mnie nie ciągnęło do tego kierunku i nie robię takich zdjęć, nie? No to musiałam zawsze dyplomatycznie jakoś tak odmówić, żeby też tego klienta nie obrazić i w zamian coś innego mu zaproponować, tak? Ja mieszkam w Hamburgu, to nie jest tajemnicą i moim głównym klientem to jest klient z Polski. Ogłaszam się na Facebooku,
prowadzę tam swoje konto. Mam też Instagram, ale jakoś nie mogę się zebrać, żeby zadbać o ten Instagram, bo nigdy nie mam na to czasu. Także głównie mojego klienta pozyskuję przez Facebook i mój klient docelowy to jest Polak, dlatego że z Polakami tutaj w Niemczech o wiele lepiej i przyjemniej się współpracuje jak z Niemcami. Może teraz wyjdę na taką wredną małpę, ale taka jest prawda. Niemcy, oni są bardzo tacy zdystansowani, mają troszkę inną mentalność. Ich ciężko jest zachwycić czymkolwiek, ich ciężko jest porwać do czegokolwiek. A z Polakami to właśnie oni są całkiem inni. Oni są zadowoleni, oni są przyjaźni, oni doceniają fotografię, doceniają zdjęcia. Właśnie miałam przyjemność fotografować komunię dla bliźniaków. Rodzina była polska. No, sesja przebiegła bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. I teraz jestem na etapie, że składam albumy. Rodzice tych dzieci, tych bliźniaków zamówili u mnie 2 albumy, no żeby mieć na pamiątkę, prawda? No i ja złożyłam pierwszy album, zawołałam mojego męża, bo on jest takim moim pierwszym krytykiem, któremu ja wszystko pokazuję, cokolwiek robię. Mówię, zobacz, jak ten album wyszedł, nie? Mówię, on będzie tak i tak opakowany, mówię, w pięknym pudełku, mówię, USB stick do tego. Oni sobie sami kolor okładki, kolor pudełka wybrali, chłopiec dostał taki baby niebieski, dziewczynka, pamiętam, baby różowy, tak wybrali. I pokazuję temu mojemu mężowi, taka dumna, że tak pięknie to będzie wyglądać, i mówi, no i cena jest taka i taka, a mój mąż tak patrzy, a on Niemiec, nie? I mówi, ja bym w życiu nie zapłacił tyle pieniędzy za taki album. A ja mówię, widzisz, mówię, bo ty jesteś Niemiec, a ja bym zapłaciła, bo ja jestem Polka, nie? Także my całkiem inaczej podchodzimy do tej fotografii, do pamiątek i do tego, żeby zachowywać wspomnienia, nie? Niemcy, oni są tacy bardzo pragmatyczni. Im się wydaje, że jak Niemiec ma komórkę, no to on sobie fajne zdjęcia sam zrobi. Mi się zdarzają, owszem, też klienci tutaj stąd, z Niemiec, też z polecenia, ale to są przeważnie właśnie tacy klienci, że na przykład ktoś, jakiś Polak czy Polka, kupią u mnie gutschein i ten gutschein, nie, zaproszenie na sesję, i on jest wtedy podarowany osobie trzeciej, nie, i to są przeważnie Niemcy i tak oni do mnie trafiają, nie, no ale jak już trafią, no to też są zadowoleni. No jakoś tak, jakoś się układa, jakoś to idzie fajnie. No to tutaj muszę ci powiedzieć, że też mam pewne doświadczenia, albo raczej brak doświadczeń z rynkiem niemieckim, ponieważ kiedyś też miałem stronę internetową ślubną w języku niemieckim i zrealizowałem całe 0 zleceń. Więc coś o tym wiem, wycofałem się z tego i fotografowałem tylko dla Polaków. Ja się akurat tutaj w Hamburgu, akurat w tą niszę wbiłam, bo jak ja zaczynałam fotografować już osoby, prawda, już robić płatne sesje, to tutaj na rynku praktycznie nie było nikogo. Może był jeden, może 2 fotografów Polaków, którzy coś takiego robili, ale oni też bardzo mało publikowali na mediach społecznościowych. Strony internetowe były zaniedbane i tak jak oni by już się wykruszali z tego biznesu. Ja akurat tak w tą niszę się tutaj wpasowałam, że się tutaj wsunęłam. I od tamtej pory, tak jak mówię, co chwilę jakieś zapytania dostaję, bo to wiadomo, no ludzie potrzebują, czy na komunię, czy na ślub. Teraz te sesje ciążowe są bardzo modne, sesje kobiece. Ja jestem specjalistką od sesji ciążowych i od sesji kobiecych. I w tej fotografii ja się najlepiej sprawdzam. Największą przyjemność mi sprawia. Ja lubię unosić kobiety, ja lubię dawać im motywację, satysfakcję, lubię ich i je pokazywać, jakie one są silne, jakie są dumne, jakie są piękne. To jest moim celem głównym fotografii, żeby je sfotografować w ten sposób i pokazać ich ukryte piękno, to, co one noszą w sobie, to, co mają w środku, prawda? Ja bardzo lubię te sesje. Ja jestem, mówię więcej, jestem artystą jak fotografem. I u mnie każdy może liczyć na przykład na jakiś kadr indywidualny, którego nie powtarzam. I tak zawsze jak ktoś do mnie przyjdzie, to mam zawsze coś swojego. W ogóle moją taką cechą główną, jedną z głównych moich cech jest indywidualizm. No i ja tego też tak się trzymam, prawda?
Czyli te sesje zdjęciowe to nie jest tylko wykonanie zdjęcia, ale jest to takie misterium wykonywane wokół tych zdjęć. No to jest szereg kroków, które ja muszę wykonać, żeby pozyskać tego klienta i żeby w końcowym efekcie ten klient był zadowolony. I do moich obowiązków należy tak. Muszę nauczyć się sprzedawać. Jestem w trakcie kursu, żeby dobrze sprzedawać swoje sesje, bo zdjęcia potrafię robić, umiem to robić. To mi sprawia niesamowitą frajdę. I teraz, żeby zaistnieć albo żeby się utrzymać na rynku, to trzeba nauczyć się sprzedawać te sesje, bo teraz jest klient jest bardzo wygodny i do tego klienta trzeba wyjść, trzeba mu się pokazać, trzeba zaprezentować, co się potrafi i trzeba tego klienta do siebie przyciągnąć. I jeżeli już ktoś do mnie zwraca się, pisze do mnie zapytanie na temat sesji, załóżmy kobiecej, ja od razu odpowiadam. Przeważnie rano, jak wstaję, zawsze odpalam komputer, siadam i wtedy odpowiadam na wszystkie maile, które dostałam w ciągu dnia i wieczorem, bo przeważnie też dużo dostaję po pracy, jak już klienci są w domach wieczorem, godzina 20, 21, to wtedy mnie tam bombardują. Ale ja wtedy nie ruszam nic. Ja też mam swoje godziny pracy. Ja pracuję do godziny 18. Muszę się zresetować, ja muszę też odpocząć, prawda? I na drugi dzień odpowiadam, wysyłam ofertę, wysyłam cenniki, wysyłam regulamin sesji. W regulaminie sesji mam dokładnie wszystko opisane, co i jak wygląda. Jak klient powinien przygotować się do sesji, jak wygląda nasza współpraca, czego może ode mnie oczekiwać, co robię, czego nie robię, bo... Ja pracuję na swoje nazwisko, pracuję na swoją firmę, fotografię Ewa Lemke i też muszę mieć regulacje, prawda? Czego można się u mnie spodziewać? I jeżeli klient od razu dostaje ode mnie taką informację, no to już się nie zdarza, żeby on później jeszcze pytał dodatkowo, pani Ewo, a dostanę rawy na przykład? U mnie od razu pisze, że niestety rawów nie, ani nie sprzedaję, ani nie oddaję za darmo, bo to jest moja praca. I to jest tak, jakby ktoś kupił mąkę, a nie kupił chleba, prawda? To jest mój produkt wyjściowy, z którego ja później tworzę dalej. I także od kiedy wprowadziłam ten regulamin, te sprawy zostały wyjaśnione na papierze, także mam więcej czasu na to, żeby poświęcić ten czas na przygotowanie się do sesji i na obróbkę zdjęć. I teraz jeżeli klient akceptuje wszystkie moje zasady, jest cena też dla niego przystępna, wtedy on do mnie pisze, tak, wybieram taki czy taki pakiet, mam 3 pakiety opisane, są różne ceny, one się te pakiety różnią ilościami zdjęć, aranżacjami, stylizacjami, bo wiadomo, że jak ktoś weźmie najdroższy pakiet, no to wtedy ma większe pole do popisu. Także wszystko to jest opisane bardzo dokładnie. Zaczęłam współpracować z makijażystką i bardzo polecam każdemu, żeby miał też w zanadrzu albo gdzieś koło siebie makijażystkę, bo to, co potrafią makijażystki zrobić z kobietą, to normalnie czapki z głów. I od tamtej pory, jak żeśmy nawiązały współpracę, przeważnie panie, które wykupują sesję u nas, zawsze biorą sesję z makijażem. Oczywiście ja mam 2 cenniki, bo jeden mam z makijażem, drugi mam bez makijażu, ale mówię ten z makijażem, one inwestują w siebie, te kobiety, one chcą pięknie wyglądać, one chcą, żeby był ten efekt wow, prawda? I one wykupują właśnie sesję z makijażem. Jeżeli mamy już ustalony pakiet i która sesja, to wtedy dalszym krokiem, następnym krokiem jest ustalenie terminu. Musimy zgrać w trójkę nasz termin, żeby klientka pojechała w tym dniu na przykład rano do makijażystki na 8 rano, ona ją maluje tam u siebie w domu, robi jej włosy i następnie klientka wsiada w samochód i przyjeżdża tutaj do mnie, u mnie zdjęcia. Zawsze pracuję rano, zawsze pracuję od godziny 10, dlatego że rano jeszcze jest fajna energia, jest fajny taki flow. Panie nie są zmęczone, nie są takie przytłoczone sprawami, takimi codziennymi obowiązkami, dlatego ja zawsze mówię, warto sobie wziąć po prostu dzień wolny i tutaj do mnie się zgłosić. No i teraz jak już tutaj jesteśmy u mnie, to ja zawsze wcześniej dzwonię jeszcze do klienta i pytam. Pytam dokładnie, przeprowadzam wywiad, czego on ode mnie oczekuje, w jaki sposób ja mogę mu pomóc, w jaki sposób ona chce się zobaczyć na tych zdjęciach, co jest dla niej ważne, czy ona ma jakieś hobby, jaką ma pracę, ja to wszystko wypytuję, jaki ma charakter, czy jest takim introwertykiem,
czy jest bardziej ekscentrykiem, nie? Bo też muszę wiedzieć, jak ja mam te osoby pokazać, żeby to było zgodne z ich charakterem. I to jest dla mnie bardzo istotne, ten wywiad. Ja poświęcam na to właściwie najwięcej czasu. Pytam zawsze o kolory, jakie kolory lubi, żeby później planując tą sesję, żeby te wszystkie odpowiedzi na pytania wcześniejsze, które ja postawiłam, żeby na podstawie tych pytań mogła zrobić plan sesji. Ja piszę dokładny plan, ja piszę dokładnie, jakie tła będą użyte, jakie stylizacje będą użyte, jakie światło ja zastosuję, jaką będzie miała pani fryzurę do tego czy do tego ujęcia, jakie ujęcia ja będę robić, czy to będą ujęcia bardziej takie wzniosłe, dumne, czy to będzie bardziej taki outfit, taki bardziej romantyczny. Ja to wszystko muszę mieć już rozpisane. No i na końcu jeszcze zawsze proszę, bo muszę też sobie to wszystko zwizualizować, proszę, żeby przysłali mi swoje własne zdjęcie, czyli jeżeli to jest para, kobieta na przykład z mężczyzną, małżeństwo, ona jest w ciąży, to żeby po prostu takie selfie sobie zrobić, żebym ja mogła zobaczyć, jak oni wyglądają, żebym mogła sobie to wszystko zwizualizować, prawda? No i oprócz tego to zawsze jeszcze pytam, czego oni ode mnie potrzebują, nie? I jak dostanę wszystkie odpowiedzi, no to wtedy mówię, mam ten plan i działamy. I przeważnie na tutaj atmosfera u mnie jest taka bardzo kameralna, bardzo, bardzo sympatyczna. Ja w ogóle uwielbiam ludzi, ja kocham ludzi. Ja jestem taką bardzo empatyczną osobą z dużym sercem. Szczególnie kobiety w ciąży, to już traktuję naprawdę z takim misterium. Sama byłam w ciąży 2 razy i dla mnie cud narodzin to jest coś niesamowitego. Ja tego nie jestem w stanie ogarnąć moim rozumem i ja zawsze widzę jeszcze coś w tym takiego mistycznego, dosłownie palec taki Boży w tym wszystkim. No, także w ten sposób to mniej więcej wygląda. Zawsze odpalam tutaj fajną muzykę. W ogóle jak klientka przyjeżdża, zawsze siadamy, ja proponuję kawę, herbatę. Zawsze jest te 10-15 minut czasu, żeby porozmawiać jeszcze. Wtedy przedstawia mi plan, przedstawia mi to, co przygotowałam, przedstawia mi kreacje, które uszykowałam, które będą użyte. Zawsze szykuję na przykład 2, 3, 4 kreacje więcej, tak żeby ona też miała wybór, nie że tylko ja, że naszykuję to, pani to ubierze i nie ma dyskusji. Zawsze staram się tak, żeby miała jeszcze wybór, także dodatkowo coś szykuję, usiądziemy, porozmawiamy i jest ok. No i po tym czasie, jak ona już się troszkę rozluźni, ja mówię, wtedy wchodzimy do studia, zapalam moje światło, mówię, pierwsze 20-30 zdjęć to jest rozgrzewka, one idą do kosza. Nie? I tu już mam tą atmosferę rozładowaną i ona już zaczyna się śmiać i mówi, no to fajnie, bo ja muszę się do kamery przyzwyczaić. Ja mówię, nie ma sprawy i tego. I później zaczynam fotografować, zawsze włączam muzykę, muzyka mnie nastraja bardzo tak optymistycznie. No i wtedy jak już się zacznie cała ta sesja, cała zabawa, no to ja nie mogę przestać. I tak bym chciała i siak, i tak, ale muszę się pilnować, pilnuję się bardzo, pilnuję czasu, żeby nie przekroczyć tego czasu, który jest w ofercie, który jest, bo nie chcę też tego mojego klienta zamęczyć, prawda? Chcę, żeby on wyszedł zadowolony, ale też powinien czuć taki lekki niedosyt, żeby wrócił z powrotem. No, także tak to mniej więcej wygląda. Bardzo często pokazuję już zdjęcia na aparacie. Pokazuję, jak to wygląda, żeby ona widziała siebie, przybliżam, mówię, zobacz, to są takie ujęcia, mimika jest różna, będziesz mogła sobie później wybrać z galerii te zdjęcia. I tak faktycznie się dzieje. Wysyłam w ciągu 3 dni od zrobienia sesji, wysyłam galerię online z moim znakiem wodnym i wtedy pani siada i sobie wszystkie zdjęcia na spokojnie przegląda i robi listę faworytów, odsyła do mnie, wtedy ja wiem, ile zdjęć obrobić muszę, a ile zdjęć ona chce dokupić, bo często się zdarza tak, że dokupują klientki zdjęcia. Czasami dokupują i dla mnie to są kolejne 2 sesje do opracowania, bo tyle tego biorą, że ja jestem tak zakopana w tych sesjach, że ja teraz mamy luty, a ja obrabiam sesję jeszcze z początku listopada, o, że tak powiem, tak. Bo już teraz na listopad weszła. No, także u mnie klienci czekają bardzo długo na zdjęcia, ale ja jestem im wdzięczna za to, że mają cierpliwość. Że mają cierpliwość i nawet
czasami jest mi wstyd. Po prostu jest mi wstyd i piszę, że znowu coś tam się mi przesunęło, bo albo klientka znowu jakieś zdjęcia dokupiła, która była wcześniej u mnie na sesji, albo no też są wypadki losowe, bo czasem człowiek też się rozchoruje, czy gdzieś wyjedzie, czy jakiś urlop, to wszystko się przesuwa. I jestem zawsze wdzięczna moim klientom, że oni mają do mnie cierpliwość. Jedna pani mi kiedyś tak pięknie napisała mi pani, bo dla artystów zawsze warto czekać. Mówi, bo ja wiem, że efekt końcowy będzie mega. I u mnie jest ten sposób, że ja każde zdjęcie obrabiam z ręki. Ja nie stosuję żadnych presetów, u mnie wszystko idzie z ręki. Ja nad każdym zdjęciem, nad każdym szczegółem się pochylam i zwracam na wszystko uwagę. I być może to tak, dlatego tak długo trwa, ale pracuję usilnie nad tym, żeby skrócić czas oczekiwania na zdjęcia, bo tak jak mówię, aż wstyd mi jest, nie? Także mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda, że moi klienci będą najdłużej do 3 tygodni czekać na zdjęcia. Ewa, dzięki, że dzielisz się takimi cennymi wskazówkami. To jest na pewno ważne dla słuchaczy. Fajnie, że okrzepłaś w tej fotografii i czujesz się swobodnie. Realizujesz dużo sesji zdjęciowych, czerpiesz z tego przyjemność. Powiedz mi, jak odebrałaś tę propozycję moją dotyczącą bycia członkiem komisji egzaminacyjnej, groźnie to brzmi, w Akademii Fotooko. Jak zareagowałaś na tę propozycję? To było dla mnie zaskoczenie, naprawdę. Wiesz, ja byłam zaskoczona i oszołomiona w pierwszym momencie. Mówię, ojej. Mówię, to też jest takie bardzo odpowiedzialne, prawda, stanowisko, ale muszę powiedzieć, że było bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo miło mi się zrobiło, że obserwujesz, że doceniasz, naprawdę. No, takie super wyróżnienie dla mnie było. No i oczywiście ja się wszędzie teraz tym chwalę, nie? No bo nie może być inaczej, tak? Dziwię się tylko, że tak późno na to wpadłem, bo przecież naturalną rzeczą jest, że na początku się uczysz, później robisz coś dobrze, by na końcu znowu kogoś uczyć, dzielić się swoim doświadczeniem i po prostu przekazywać swoją wiedzę dalej, więc myślę, że od ucznia do mistrza przeszłaś właśnie taką drogę. Spokojnie mogę powiedzieć tutaj publicznie, że uczeń przerósł mistrza. Bardzo dziękuję za taki komplement, naprawdę. Ja bardzo chętnie zawsze pomagam. Ja też bardzo dużo się udzielam na grupach facebookowych, gdzie przychodzą też młodzi adepci i potrzebują pomocy. Ja tą pomoc też otrzymywałam. No wiadomo, to jest też różnie, bo są triki, miki takie, za które trzeba płacić, bo tak jest, tak to wygląda. Ale na tyle, ile mogę, zawsze pomagam, zawsze. Bo ja wiem, że dobro wraca. Mi bezinteresownie kiedyś też ktoś pomógł, może nie w sferze fotografii, ale tak po ludzku z serca i dlatego ja zawsze staram się też wszystkim dookoła pomagać. Oprócz tego lubię to. Lubię pomagać, lubię dzielić się swoim doświadczeniem i po prostu sprawia mi to bardzo dużą, dużą przyjemność. Ewa, życzę Ci dobrych klientów, rozwoju oczywiście fotografii, bo wiadomo, fotograf, który się nie rozwija, ten stoi w miejscu i w końcu usycha. Tak więc rozwój jest konieczny i myślę, że to jest naturalne, że każdy się rozwija i robi coraz lepsze zdjęcia. Oczywiście dużo zleceń, no i mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze spotkamy na kolejnej obronie pracy dyplomowej. Oczywiście Ty jako członek komisji egzaminacyjnej, czyli nie już jako student, słuchacz, a ktoś, kto akceptuje, ktoś, kto ocenia, ktoś, kto wydaje werdykty, można powiedzieć. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze w takiej roli Cię zobaczę i będziemy dalej współpracować. No ja też bardzo dziękuję. Tobie też życzę samych sukcesów. I zawsze z sentymentem, z wielkim sercem podchodzę do Akademii Fotooko, bo od tego wszystko się zaczęło. To mi dało takie solidne podstawy i solidne fundamenty, także ta szkoła zawsze będzie w moim sercu. No i życzę też dużo, dużo zdrowia przede wszystkim i dużo sukcesów. Dziękuję. Również życzę sukcesów i wszystkiego dobrego w zawodowym życiu i oczywiście w życiu prywatnym.
Wobec tego ciężko iść dalej, odnosząc tylko sukcesy na przykład fotograficzne. Wszystko musi do przodu iść, wszystko musi grać ze sobą. Grać ze sobą, bo inaczej nie będzie postępu. Także wszystkiego dobrego, Ewa. Wzajemnie dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia. Trzymaj się. Do usłyszenia, pa, pa.